Cześć! Witajcie na kanale Grywalnie. Jestem Nonym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z prezentacją słuchawek od firmy Logitech G733. Na wstępie tego materiału chciałbym serdecznie podziękować firmie Logitech za otrzymanie tych oto słuchawek oraz, tak jak widzieliście, dwóch myszek G305 KDA oraz G502. Ich testy też pojawią się u mnie na kanale, ale za jakiś czas na początek stwierdziłem, że trzeba zobaczyć to oto Fioletowe cudo, może kolorek nie dla mnie, jak widzicie, ale jakoś yy, źle mi w nich nie jest. Pewnie widzieliście też na zdjęciu, które wstawiałem na Facebooka oraz na Instagrama. Zaraz się dokładnie zobaczymy, jak te oto słuchaweczki prezentują się z bliska, jak wygląda jak specyfikacja techniczna oraz ogólnie jak brzmi mikrofon i jakie są moje odczucia. W tym oto materiale zobaczycie wszystko dokładnie z pozycji typowego gracza, bez używania trudnych słów, bez używania trudnych sformułowań. Tak, jak ja chciałbym obejrzeć taki materiał, tak właśnie go robię i chcę ująć to wszystko, to co sam chciałbym się dowiedzieć o tych słuchawkach. Że chcielibyście zapoznać się z całą specyfikacją tych otosławek wraz ze zdjęciami i jeszcze też takim taką testem, prezentacją, e, pisemną to jest link w opisie. Możecie sobie zauważyć, że chcielibyście też zakupić te otosławki, to też link do zakupu jest w opisie tego materiału. Was serdecznie zapraszam. Napiszcie mi w komentarz, co wy sądzicie o tych sławkach, czy je też macie, czy może rozważycie ich zakup, czy lubicie sławki przewodowe czy bezprzewodowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć prezentację tego oto cudeńka. Tak, oto z bliska prezentuje się całe opakowanie, w jakim przychodzą nasze sławki. Z przodu ono wygląda w ten sposób. Tutaj z boku mamy pełną specyfikację, którą tak samo znajdziecie u mnie na stronie internetowej grywanie.pl. Link jest w opisie. Z tyłu mamy też kilka grafik wraz z krótkim tutaj opisem, co dokładnie się tutaj znajduje, jakie mamy funkcje. A z tej strony wygląda tak. W środku pudełka znajdziemy słuchawki, odbiornik Lightspeed, mikrofon oraz prawie dwumetrowy kabel do ładowania USB-C do USB-A. Z bliska słuchawki prezentują się w ten oto sposób: tak oto wygląda ich front. Możecie tutaj zauważyć dwa paski LEDowe na, na lewym, jak i prawym nauszniku. Tutaj podświetlenie możemy sobie regulować na bardzo różne sposoby, można też je całkowicie wyłączyć, jeżeli oczywiście tego nie lubicie i to zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę w części, gdzie będę prezentował całe oprogramowanie. Z tyłu te słuchawki wyglądają w ten. To sposób, generalnie ich design bardzo mi się podoba, są dość ciekawe. No, może kolor, jaki tutaj otrzymamy, jest mało męski, ale mniejsza o to. Z tyłu, tutaj na lewej słuchawce, mamy wyciszenie mikrofonu, więc jeżeli chcemy na szybko wyciszyć mikrofon, co się dzieje, klikamy i mikrofon nasz jest wyłączony. Pokrętło do regulacji głośności. Tutaj mamy włącznik oraz wyłącznik w jednym przycisku, a z tej strony, tutaj mamy USB-C do ładowania. A tutaj podłączamy nasz mikrofon. Od góry sławki prezentuje się w ten oto sposób. Tak oto wygląda ten cały pałąk. Ten materiał, który jest w tym oto miejscu, jest wymienialny, więc jeżeli chcecie sobie zakupić inny kolor, możecie to tutaj zdjąć i sobie te sławki w sumie w jakiś tam sposób spersonalizować. To dzięki temu one dostosowują się dokładnie do na naszej głowy i nas tutaj nic nie uwiera. Na lewym, jak i prawym nauczniku możemy zauważyć logo Logitecha. Które jest takie świecące, chromowane. sławki w ten sposób tutaj mają regulację. Możecie zobaczyć też stopnie regulacji w tym oto miejscu. Tak samo jest analogicznie z drugiej strony. Też się regulują i takie same logo, bardzo eleganckie. Całość jest wykonana tutaj z tworzywa sztucznego z błyszczącymi tutaj elementami oraz generalnie całym tutaj korpusem matowym. Lewa jak i prawa słuchawka. Tutaj, jak widzicie, od środka została wypełniona taką bardzo miękką pianką materiałową. Nie jest to skóra, skóra możemy zauważyć tutaj od spodu. E, mamy informację, która jest lewa, a która jest prawa. E, całość zastosowanej tutaj tej tutaj pianki jest e, bardzo dobra jakościowo. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to zaraz Wam wszystko dokładnie powiem po prezentacji całego programu. się tutaj wypowiem dokładnie, jakie użytkowałem, ale naprawdę to jest spasowanie elementów i poszczególnych tutaj części jest naprawdę bardzo dobre. Ładnie się one prezentują, są eleganckie i tutaj nie mogę się do niczego doczepić. Oczywiście mikrofon, który dostajemy, jest tutaj dołączany. Wystarczy go podłączyć tutaj, i mikrofon już siedzi. Niestety nie mamy możliwości jego chowania, jest on tylko odłączany, więc podczas użytkowania musimy uważać, że go odłączymy, żeby nigdzie go nie zostawić. Zgina on się w ten oto sposób, ale jak widzicie po zgięciach on nie utrzymuje zbytnio tej formy, jaką mu nadaliśmy, ale nawet jeżeli jest tej zwykłej, w żaden sposób tutaj nie przeszkadza. Oprócz tego jest ten USB Lightspeed, który jest tutaj dodany. Możemy podłączyć to bezpośrednio do komputera bądź do konsoli i nam się łączy wszystko bez problemu. No i ten kabel, jaki otrzymujemy, jest on bardzo dobry, bo wiemy, sławki są bezprzewodowe. Generalnie cała ich waga to 278 gram, więc one są naprawdę, naprawdę lekkie. I otrzymujemy tutaj prawie dwumetrowy kabel do ładowania. Plus jest takie, że, że sławki podczas użytkowania nam się rozładują, to po prostu podłączamy ten kabel do komputera i możemy sobie z nich korzystać. Ale wtedy pamiętać, trzeba, że są podłączone, bo jak się przyzwyczajemy do bezprzewodowych, że wstajemy i podłączymy kabel, no to możemy troszkę wstać razem z komputerem. Na cały sprzęt tutaj Logitech daje nam dwa lata gwarancji. Generalnie deklarowany czas pracy z podświetleniem to jest 20 godzin, bez podświetlenia 29 godzin. Mi osobiście wyszło tak, że używałem dziennie po 4-5 godzin. Ładowałem ostatnio w niedzielę, i teraz ładowałem, yy, i ładowałem w później w piątek, a więc bez problemu. Taki tydzień nam tutaj powinno wszystko wytrzymać. Też jest zależne od tego, jak głośno słuchałem muzyki. Bo już słuchałem prawie, że na maksa było podświetlenie, no to ten czas troszeczkę szybciej tutaj upływał. Teraz przejdźmy sobie do całego tutaj oprogramowania, jakie jest dostępne ze strony producenta, a później Przejdziemy do takiego bardziej podsumowania i wam powiem wszystkie za, przeciw, oraz to, jak się użytkuje te słuchawki, jaki jest rodzaj dźwięku, rodzaj mikrofonu i wszystko w sumie razem. Tak więc lecimy, sprawdzić pełne. Oprogramowanie. Słuchawki za właśnie podłączę do komputera. Dźwięk, który słyszycie jest właśnie z tego mikrofonu, który jest w tych oto słuchawkach. Jest odpalana cała tutaj ta aplikacja Logitech G Hub, z którego możemy zarządzać sobie wszystkimi akcesoriami, jeżeli mamy je do komputera. Tutaj jak widzicie mamy dwie rzeczy, słuchawki G733 i myszka G502, którą zobaczycie na kolejnym materiale, a teraz skupimy się na tych słuchawkach. Jak widzicie pokazuję tutaj procent naładowania, bo teraz ja oczywiście tutaj ładuję. A jeżeli sobie je odłączę, no to wtedy jest ten komunikat, o którym Wam wspominałem i będzie po prostu procent naładowania. Po wejściu tutaj w nasze sławki, po lewej stronie mamy cały tutaj panel możliwych różnych opcji, po prawej zobaczcie, mamy tutaj cały korektor. Generalnie na górze macie wybór profili. Możecie sobie do każdej gry robić osobny profil, taki jaki chcecie. Tutaj w ustawieniach sławek możecie sobie zmienić całą akustykę, głośność, mikrofon, dźwięki boczne. Tutaj macie ustawienia wstępne, wszystkie ustawienia domyślne też możecie sobie tutaj poustawiać korektory i. Inne rzeczy, możecie też wejść tutaj w dźwięk przestrzenny. I w dźwięku przestrzennym możecie też każdą część zmieniać normalnie, wszystko po kolei, tak jak chcecie. W pełni jest tutaj personalizowane. Kolejną zakładką jest mikrofon. Tutaj już jest troszeczkę więcej opcji i możliwości zabawy. Teraz użycie standardowy e, dźwięk tutaj mikrofonu. Możemy włączyć tutaj tylko opcję. Dzięki temu nasz głos zostanie troszeczkę zmodyfikowany tutaj. Gotowymi ustawieniami, jakie są na dole, możecie wybierać spośród naprawdę tutaj kilku ustawień i każde też ustawienie możecie sobie dobrowolnie po prawej stronie modyfikować i w różnorodny sposób zmieniać sobie Wasz. Głos. Mamy tutaj zakładkę też taką, związaną z przypisywaniem różnych przycisków rzeczy, funkcji, poleceń, klawiszy, działań makra. System tu jest naprawdę bardzo dużo duże rzeczy. Jeżeli chcecie się w to pobawić, to naprawdę będziecie mieli pole tutaj manewru dość duże. No i zakładka kolorki. Czyli to, co generalnie większość z nas tutaj lubi, możecie tutaj sobie włączyć opcję synchronizacji, czyli jeżeli macie więcej sprzętów z tej samej firmy, Logitech'a, to wtedy możecie sobie żeby takie same kolory wyświetlały się, się mniej więcej na jednym, jak i na drugim sprzęcie. Mamy możliwość ustawiania góry i dołu, czyli tutaj ten jeden pasek ledowy, i tamten jest podzielony na tej zasadzie, że tu jest kreska, jest góra i dół. I możemy sobie zmieniać kolory, możemy sobie też zmieniać efekty. Widzicie, cykl tutaj, na przykład, może być na, na górze, a na dole może być statyczny, może tutaj być oddychanie i od razu macie podgląd, co to dokładnie jest. Eee, próbnik to coś, nie wiem, nigdy w, sobie nie, nie, w to jeszcze nie wchodziłem, ale ja sobie zazwyczaj tutaj wybierałem, że stały i mój ulubiony kolor, jeden słuszny, czyli niebieski. I tak pokrótce wyglądałoby cały tutaj te menu zarządzania naszymi słuchawkami. G733. Jak mogliście zauważyć na pierwszej części materiału działania dokładnie pokazana z bliska, na drugiej mogliście sobie zobaczyć co oprogramowanie, jakie jest dostępne ze do 100%, a teraz trzecia, czyli moja dokładna opinia i to jak mi się je użytkowało przez ostatni okres czasu. Generalnie w ogólnym podsumowaniu uważam te słuchawki za bardzo udany produkt w świecie tego gamingu. Na pewno Warto tutaj zauważyć, że one się wyróżniają na tle wszelkich gamingowych sławek, dlatego że nie świecą jak choinka, nie mają takiego designu, nie mają takiego ultra nowoczesnego stylu, są dość skromnie tutaj skrojone, ładne, eleganckie. Wszelkie zastosowane materiały tu są jak najbardziej na plus. Te gąbeczki są bardzo dobre i przyjemne, jeżeli miałem je tutaj na głowie. Co prawda, bardzo otoczenie tutaj nam nie wyciszają. Słyszymy, co się dzieje w koło. Może jest troszkę ten dźwięk bardziej przytłumiony, ale w żaden sposób nie uciskają. Miałem je naprawdę długo, bo dzień po 4-5 godzin, raz, jedną całą sobotę siedziałem w tych słuchawkach. Naprawdę nie czułem, że w ogóle mają je na głowie. W żaden sposób mi się tutaj nie pociły, bo nie są to nauszniki tutaj wskurzone, tylko materiałowe. Dobrze tutaj wentylowane, więc tutaj do tego nie mogę się w żaden sposób doczepić. Naprawdę zostało super rozwiązane i do mojego dużego uba też się dobrze dostosowują. I jeszcze jest, jak widzicie, dużo miejsca na kogoś, kto ma jeszcze większą głowę, więc bez problemu tutaj do rozmiar się dopasuje. Co do regulacji, do tego wszystkie nie mogę się doczepić. Natomiast mikrofon. Mamy mikrofon odczepiany i jest to plus i minus. Minus jest taki, że go odczepimy, musimy go gdzieś położyć i pamiętać, że tam jest, żeby nam w ogóle nie zginął. I wtedy słuchawki wyglądają tak, z taką oto tutaj dziurą, która jest, no przy tym całym designie, no rzuca się w oczy i nie wygląda to schludnie. Jednak jeżeli mamy ten mikrofon już tutaj podłączony, to wtedy wszystko ładnie ze sobą współgra. Cała regulacja tego mikrofonu, tak jak wam pokazywałem, no nie da się w żaden sposób tego wziąć do góry, do dołu, tak żeby to się trzymało. I to jest minus taki, że jeżeli mamy osobę, która ma wiecie, jak na Discordzie czy na TS-ie, TS i słyszycie, jak ktoś sapie do tego mikrofonu, albo np. ktoś coś je, to często może po prostu mikrofon wziąć do góry, coś tam było słychać, ale nie było słychać naszej konsumpcji bądź naszego sapania. A nieraz niektórzy właśnie często mieli tylko pod nosem, to też było źle. No w tym więc to jest taki mankament. Bardziej wolę chowane mikrofony. Owszem, jest z tyłu przycisk do mutowania, więc możemy sobie podczas konsumpcji wyłączyć, ale jednak brakowało mi tutaj możliwości go do tyłu wzięcia bądź schowania w słuchawki. Więc jeżeli on był chowany tutaj w bryle lewej sławki, to byłoby właśnie coś ciekawego. A tak to jest odłączany i zostawia nam dziurę. Jeżeli chodzi o jego tutaj gętkość, nie mam pojęcia jaka jest wytrzymałość. I trzeba chyba też uważać, żeby za bardzo tutaj go nie zgięć. Poświetlenie LED w żaden sposób nie utrudnia, w żaden sposób, w żaden sposób też nie ułatwia, czyli jest neutralne, nie przeszkadza nam. Jeżeli ktoś ma jakieś świecące tutaj gdzieś elementy w koło i tak dalej, no to może to się nam odbijać. I w nocy, co ciekawe, jeżeli w nocy idziecie przez nieoświetlone mieszkanie, no to te LEDy troszkę pomagają, bo jak się gdzieś zbliżycie, no to macie oświetlone właśnie na kolor tego, eee, macie rzeczy oświetlone na kolor właśnie tych oto LEDów. No i co do poruszania się na tych słuchawkach. Jak wiemy, są tu sławki bezprzewodowe w technologii Lightspeed, czyli technologii, która nam daje, jakby małe opóźnienie. Zasięg deklarowany przez producenta to jest około 20 metrów. Ja w tych sławkach chodziłem po mieszkaniu. Zawsze używałem sławek przewodowych, to są moje w sumie pierwsze sławki bezprzewodowe. Chodziłem w nich normalnie w mieszkaniu i tak sławki to 70 -metrowe w 70-metrowym mieszkaniu bez problemu tutaj miały zasięg do komputera. Yy, tam chyba w, w sypialni, gdzie już są dwie ściany oddzielają. no to już było gorzej i tracił, się, yy, w ogóle się wyłączał. Jeżeli chodziliśmy w tą strefę tego odbiornika, który jest podpięty do komputera bądź do konsoli, no to już wtedy nam bezpośrednio łapało. Mikrofon. Mikrofon poza pokojem już prawie nie zbierał. Zbierał, ale bardzo przerywało. Yy, nie było mnie słychać. Więc jeżeli jestem w danym pokoju, gdzie znajduję się ja, słuchawki, ten odbiornik, to mikrofon dobrze zbiera. Jeżeli sobie wyjdziemy poza, to Dźwięki będziemy słyszeć, ale nas już będzie słyszeć o wiele ktoś gorzej. No i chodząc w tych słuchawkach, jest jeden minus taki, że często zahaczałem jakieś drzwi, czy o coś mówięcie, no bo zawsze człowiek tak przychodził normalnie. No to się udawało, a tutaj w słuchawkach, no to już gorzej. I tak. Fajnie się, fajne jest to, że cały czas jestem na przewodowych i to mam bez przewodów. Słuchajcie, zakładam sobie te słuchawki, yy, mają je na głowie, no i sprzątałem całe mieszkanie, coś gdzieś dalej tam robiłem. I uważam, że bardzo fajne, fajne jest, fajna jest ta technologia. Co do opóźnienia, ja żadnego dźwięku tutaj opóźnienia nie zauważyłem. Wszystko było ok, więc tutaj nie mogę się do niczego doczepić. Co do ogólnych tym minusów notowa się ten mikrofon. Ja nie lubię mikrofonów dołączanych. Jakość tego mikrofonu jest ok, ale mm... Nie wiem, czy jak wy to oceniacie, bo według mnie takiego zbioru szału nie ma. No, chyba, że te korektory wszystko sobie dokładnie poustawiamy, no to wtedy jest idealnie, ale tak jak jest domyślnie. No, to nieraz słyszeliście też, mogą być takie też trzeszczenia. Więc, no, ja uważam, że dołączony mikrofon nie jest w sumie słabym rozwiązaniem. A, no i jeszcze jedno. Mamy kabel USB-A na USB-C do ładowania. Jak one się nam rozładują, to podłączamy je normalnie sobie. jeżeli sobie odłączymy, to słuchajcie, wydają na dźwięk, ile jest procent naładowania. Jak mam podłączyć do komputera, tak wam ja trzeba uważać później, żeby nie wstać razem z komputerem. Eee, baterie, tak jak wam powiedziałem, w eee, 4-5 nie używałem, jestem taki cały tydzień tutaj roboczy mi starczało bez problemu. A jeżeli słuchałem głośniej muzyki, no to ta bateria już troszkę szybciej nam uciekała I jak byłem dalej eee, to jeszcze szybciej uciekała, więc jeżeli jesteśmy blisko do odbiornika, to jest OK, a jak dalej to jakaś słuchajcie, większa. Moc, czy jakoś tam działa, na tym aż się nie znam. Jakość dźwięków, które są w sławkach, są ok. Nie ma do czego się doczepić. Są to sławki dla graczy, czy tak jak powiedziałam, pod konsolę, pod komputer bez problemu. Je podłączymy, ale niestety nie podłączymy ich do telefonu. Mimo, że mamy ze sobą technologię tutaj USB-C, próbowałem podłączyć do telefonu, do innej rzeczy. To bez tego nie da się. Musi być to, żeby sławki działały. Nie wiem, czy by działało na tej zasadzie, że jeżeli miałbym USB-C i USB i my to podłączył do telefonu, czy wtedy by zadziałało? Może, nie sprawdzałem, jednak to do konsoli i do komputera ok, ale do takiego korzystania yy, z innymi urządzeniami, no to już niestety nie. Czy te słuchawki są warte swojej ceny? Jeżeli chodzi o zastosowane wszystkie technologie, możliwości personalizacji, ogólnie design, wygląd, mikrofon, dźwięki, wszystko. Uważam, że chyba jest ok, powiem szczerze, że ja dawno nie zmieniałem słuchawek, więc też troszkę wypadłem z tego, ale jak je tutaj używam i testuję, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jestem też zadowolony z tego, że mogę sobie po prostu normalnie odejść od komputera, pójść gdzieś, wrócić i nie muszę ściągać tych oto słuchawek. I co najważniejsze, można mieć pozycję gracza, czyli coś takiego że słyszycie w grze i słyszycie też jednocześnie kto, kto do Was mówi w pomieszczeniu i w żaden sposób nas to nie uwiera, bo jest to wszystko mięciutkie, przyjemne, lekkie, więc trzymamy tak, trzymamy tak, w ogóle nie czujemy, że te sławki mają na uszach, nie uciskają nas, nie musimy ich zdejmować, nie, nic nas nie boli. Mówię, siedziałem po 5-6 godzin dziennie, przez weekend cały dzień, w ogóle nie czułem, że je mam na głowie. Więc czystym sumieniem mogę Wam je polecić, więc tutaj w sumie poznaliście wszystkie takie ważne aspekty, które chciałem Wam powiedzieć. A jeszcze co do basów, niskich dźwięków, wysokich dźwięków, są so ok, ale ogólnie do słuchania muzyki typowo chyba bym ich nie polecił. Gry owszem, ale tak typowo do muzyki to nie, no bo wiecie, no też nie podłączycie ich do żadnego e, smartfona swojego, więc no to też troszkę byłyby pieniądze e, stracone, bo tylko możecie używać właśnie je do komputera, konsoli, a już do telefonów e, nie. Więc do grania owszem, do słuchania takiej muzyki przy komputerze też, ale do takiego typowo, typowo muzyczne to chyba one według mnie nie są. I tyle, jeżeli chodzi o ten cały materiał dotyczący tych oto słuchawek. Mam nadzieję, że to wszystko, co Wam tutaj przedstawiłem Wam się podoba, że powiedziałem to wszystko w sposób jasny, zrozumiały, typowy tak dla gracza, dla użytkownika, kto po prostu chce mieć słuchawki, chce ich używać i po prostu chce się cieszyć z dźwięków, które płyną. No i z mikrofonu, gdzie mówię wam, to mi się bardzo nie podoba, więc to jest jeden z większych minusów. Z yy, ostatnie sławki, które testowałem z Patriota miała taki właśnie fajny system chowania, wyciągania, więc. Nie, one miały tak, do góry, do dołu. To ze stylu kiedyś miałem słuchawki, w których mikrofon był chowany. Więc bardziej jestem zwolennikiem chowania, niż właśnie tak doczepiania, no bo to nieestetycznie właśnie ta dziura tutaj e, wygląda. No i to tyle z mojej strony, serdecznie zapraszam Was na wpis na stronie internetowej, gdzie macie pełną specyfikację wraz z dodatkowymi opisami. Jeżeli chcecie zakupić, to link w opisie. Możecie sobie zobaczyć, czekam na komentarze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję firmie Logitech za te oto słuchawki, naprawdę jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że będą długo mi służyć. A was mogę jeszcze zaprosić na przyszłe dwa testy z myszek G305 KDA i G502 Hero KDA. W tym momencie z wami żegnam i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.